Cześć, witam was w kolejnym odcinku World of Tanks Pancerny Atak. Dzisiaj przedstawię wam i zaprezentuję czołg KW-5, czyli kolejny czołg z rodzajów Gold Tanków, czołgów premium, po prostu czołgów służących do zarabiania i trzepania ogromnej ilości kasy. No, tak więc najpierw ogólnikowo przejdę przez ten wstęp z tym KW-5. Tak więc wymiary tego czołgu, no, są spore. No, to czołg jest spory, szczególnie jego wieża jest masywna i potężna. Jego pancerz również jest bardzo twardy. To jest naprawdę skubańca. Na niższych tierach jest ciężko ugryźć. Oczywiście nie przytaczam tutaj dziewiątek i dziesiątek, bo to jest zupełnie co innego, tak? Taka dziesiątka czy dziewiątka nie będzie miała problemu większego z KW-5. Punkty HP 1780, tak więc pozwala nam wytrzymać naprawdę bardzo długo. Jego wadą natomiast są dwa duże weak spoty, które każdemu się wrzucają w oczy. To jest, czyli ta mała wieżyczka tutaj oraz właz dowódcy, który również jest spory i można spokojnie w niego trafiać. Nie wiem z nas kolei jak ten mała tutaj z przodu. Strzelam zawsze w pewne punkty, więc nie testowałem na tych. Tak więc na bliższą odległość każdy po prostu rozwali KW-5, no. Chyba że jest to ogarnięty gracz, więc i będzie miał trochę szczęścia, to wygra pojedynek. Kolejną słabą cechą jest działo. Jest to kaliber 107 mm, czyli stara 107, znana z KW, która, no, ma obrażenia, ale niestety penetracja i celność są słabe. Penetracja wynosi około 170 mm dokładnie. Sprawdzając te pociski, mają 167 penetracji i 300 średnich uszkodzeń. Pociski ze Golda 219 penetracji, a odłamkowe tylko 54. Ale obrażenia zwiększone o 60. No, tak więc, no, działo po prostu jest słabe. Ale to nie przeszkadza w biciu rekordów w zarabianiu kasy. Wystarczy sobie wpisać na YouTubie, nie wiem, KW-5, zarobki czy coś takiego i widać, ile goście wyciągają. Dobra, to był tyle tytułem wstępu i tak ogólnikowo. Mapa to jest fiordy, bitwa standardowa, tiery 8, 7. Tutaj akurat jest to powtórka gracza Tymeku, którego znacie już z dwóch poprzednich odcinków, jakie zrobiłem z jego powtórek. A tutaj po raz kolejny gra z Kamilkiem Motylkiem, który gra w Super Pershingiem. Super Pershingiem. No. Podczas gdy ja tutaj prowadzę swoje wywody, tutaj już Kamilek, wróć, Tymeku ma 3 kile. No, nie trafił w brzuszek lwa, ale to nie przeszkodziło w tym, żeby mu... No, tutaj właśnie widzicie, jaka ta 107 potrafi być chamska. Powtórkę oglądam razem z wami i nagrywam razem z wami, tak więc nie widziałem jej wcześniej. Więc jesteśmy na świeżo wszyscy. Tutaj pomaga swojemu kompanowi. No i czy... No i ładny strzał w bok, no. Myślałem, że się odbije, znając 107. Tutaj przy okazji widzicie, gdzie lwa lać. Kurde, mi coś znowu zarywa. No. Osobiście nie grałem tym czołgiem, tak więc znam go tylko z tego, że z nim zwalczyłem i go czasami obserwowałem. Tak więc wszystkie wnioski, jakie mam, po prostu biorą się z obserwacji. No i tu jesteście świadkiem właśnie tego, jak nieudolnie go nie biją, nie przebijają. No, nawet lew, co słynie z wysokiej penetracji, go tutaj akurat nie przebił. Oj, pantera się najwyraźniej scwaniła i wie, gdzie strzelać. No i ładnie taran. Czołg, właśnie, czołg bardzo dużo waży, tak więc taranowanie nim jest na pewno bardzo wskazane. Jeśli chcemy się pozbyć upierdliwego gościa. I kurde, nie wiem co powiedzieć.
No i się zbliża powtórka już do końca. Został u nich IS trzeci. Już jest rozwalony. Tak więc reasumując pokrótce. Tutaj akurat Tymek osiągnął 6 kili, czyli ma specjalistę. Wynik oglądałem, tak więc bardzo dużo zarobił. Grał bez premium, więc oscyluje to gdzieś. Nie wiem, ile może być na czysto. Ale wiem, że dostał 88 chyba tysięcy kredytów. Około 90 w każdym bądź razie. Tak więc, jeśli kogoś stać na ten czołg, a jest akurat dostępny, to zapraszam, to raczej polecam, żeby go kupić. To byłby na tyle ode mnie. Trochę mi nie wyszło te komentowanie tego meczu, no ale trudno. No, czyli to był KW5, powtórka Tymeku, ewentualnie Camelonu, a ja byłem Sylwester11.pl. Na razie, cześć.